Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 roku w Nisku nad Sanem w rodzinie chłopskiej. W 1911 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu i podjął pracę w Szkole Ludowej w Bubrce pod Lwowem. Równocześnie rozpoczął też studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Działał w organizacjach niepodległościowych, zarzewie i Sokół. Na początku 1914 roku został powołany do armii austriacko-węgierskiej. Po przeszkoleniu rekrutskim w 34. Pułku Obrony Krajowej w Jarosławiu został skierowany na dwumiesięczny kurs oficerów rezerwy w Belzinku na Morawach. Po wybuchu I wojny światowej walczył na froncie karpackim jako dowódca kompanii w stopniu podporucznika. W jednej z potyczek został ranny. Po wyzdrowieniu walczył na froncie włoskim, między innymi pod Caporetto i nad rzeką Piawą. Na początku listopada 1918 roku powrócił z Włoch do Lubaczowa na czele kompanii złożonej z Polaków, z pełnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Wstąpił do wojska polskiego i zajął się ochroną ludności polskiej tego miasta przed atakami nacjonalistów ukraińskich. W wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku walczył jako dowódca batalionu w XIV Pułku Piechoty, szczególnie wyróżnił się w walkach pod Rohatynem. W tym okresie otrzymał awanse na kapitana i majora. W Armii II Rzeczypospolitej pełnił wiele funkcji dowódczych był dowódcą batalionów ósmym pułku Piechoty Legionów i zastępcą dowódcy siódmego pułku Piechoty Legionów. W 1924 roku został awansowany do stopnia podpułkownika. W 1929 roku organizował szkołę podchorążych rezerwy w Zambrowie. Później był komendantem szkoły podchorążych w Tomaszowie Mazowieckim i Rembertowie. 1 stycznia 1932 roku otrzymał awans na stopień pułkownika. Był dowódcą 7. pułku piechoty w Chełmie Lubelskim i 52. pułku strzelców Tarnopolskiej dywizji piechoty. 23 lipca 1939 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy lądowej obrony Wybrzeża. Opracował własną koncepcję obrony, zakładającą jak najdłuższe utrzymanie umocnionego rejonu Kępy Oksywskiej i jak najdłuższe zatrzymanie przeciwnika na przedpolach Gdyni. 1 września na polskie wojska dowodzone przez pułkownika Stanisława Dąbka liczące 15 tysięcy żołnierzy uderzyły dwa zgrupowania niemieckie w sile 39 tysięcy żołnierzy, dysponujące czterokrotną przewagą w broni maszynowej i dziewięciokrotną w artylerii. Ponadto oddziały niemieckie miały wsparcie okrętów wojennych i formacji lotniczych. Nierówny bój trwał do 19 września. W tym czasie obrońcy pod dowództwem pułkownika Stanisława Dąbka stoczyli ponad 110 walk, czego nie dokonała żadna inna polska formacja w wojnie obronnej. We wstępie do książki Gdynia relacje uczestników walk lądowych Wacław Tym i Andrzej Rzepniewski tak podsumowali działanie pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy lądowej obrony Wybrzeża. Bronił Gdyni pod Kackiem i Kolibkami, pod Kartuzami i Wejherowem, przy tym w miarę swych możliwości oszczędzając te miejscowości przed zniszczeniem przez wroga. Bronił jej też na dalekim przedpolu, w lasach, pod Redą i w Redzie, na Reducie w Rumi i Zagórzu, pod Szmeltą i Koleczkowem. Ale rzecz bardzo znamienna nie dopuścił do jakichś długotrwałych, ciężkich, wyniszczających miasto walk ulicznych w samej Gdyni. Rozkaz opuszczenia Gdyni bez walki oznaczał wiarę w jej odzyskanie, przeświadczenie, że jeszcze się przyda, a więc nie należy skazywać na zagładę tego, co stanowiło dorobek i przedmiot dumy całego pokolenia Polaków. Pułkownik Stanisław Dąbek walczył do końca na swoim stanowisku, które znajdowało się na kępie Oksywskiej w jednym z jarów w Babich Dołach. 19 września o godzinie 17, widząc, że niemieckie oddziały złamały ostatni opór polskich oddziałów, wystrzałem z pistoletu odebrał sobie życie. Niemcy zezwolili na pogrzeb pułkownika Stanisława Dąbka w rejonie budynku szpitala w Babich Dołach. Został pochowany w asyście honorowej złożonej z 30 oficerów polskich i czterech niemieckich. W 1964 roku prochy pułkownika zostały przeniesione na cmentarz obrońców Wybrzeża w dni Redłowie, gdzie spoczął wśród swoich żołnierzy. Na płycie nagrobkowej umieszczono epitafium: Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera. Pułkownik Stanisław Dąbek za swoją służbę otrzymał liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi Orderu Virtuti Militari. Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi. 11 listopada 1946 roku, naczelny wódz na uchodźstwie mianował go pośmiertnie generałem brygady. Potwierdzenie i uznanie tego awansu miało miejsce dopiero 25 czerwca 1995 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W kwietniu 2015 roku generał brygady Stanisław Dąbek został patronem Komendy Portu Wojennego w Gdyni.